marzenie. Stać się jednym z najbardziej rozwiniętych państw na setną rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej. W tym celu przez ostatnie 30 lat kraj rozbudowywał swoją infrastrukturę w niespotykanym dotąd tempie. W ciągu trzech kolejnych dekad Chiny zamierzają zmienić się jeszcze bardziej. Transport, który zapewni mobilność ponad miliardowi ludzi. Rozwijamy się tak szybko, że nie mamy czasu na przystosowanie się. Auto wytwarza dwukrotnie większy docisk niż bolid Formuły 1. Nowe szlaki handlowe o niewyobrażalnej skali. Autonomiczny port wyznaczy standard nie tylko dla Chin, ale i całego świata. W tym programie pokażemy, jak daleko zaszły Chiny w transporcie swoich obywateli i towarów oraz w budowaniu sieci komunikacyjnej z resztą świata. Przedstawimy wizję kraju w 2049 roku. Chiny, rok 2049. Chiny w ruchu. Przez ostatnie 30 lat Chiny doświadczyły bezprecedensowego w swojej historii wzrostu ekonomicznego. Między innymi dzięki reformom zapoczątkowanym przez Deng Xiaopinga w 1978 roku wzrosła liczba miejsc pracy i zarobki. Między rokiem 1980 a 2011 PKB wzrosło 40-krotnie. Społeczeństwo wzbogaciło się. Liczba samochodów wzrosła w tym czasie z 1 800 000 do 93 milionów. Obecnie po chińskich drogach jeździ 200 milionów aut. Ich liczba wzrasta o 70 milionów rocznie. W 2049 roku w Chinach może być 500 000 000 samochodów, co stwarza poważne wyzwania. Jednym z lekarstw na zatłoczone drogi może być usunięcie czynnika ludzkiego. Chiński dostawca internetu Baidu właśnie nad tym pracuje. Chiny mają już własną wersję systemu GPS, który dorównuje innym używanym przez resztę świata. Nawigacja satelitarna to standardowe wyposażenie wielu aut. Dane zbierane od prawie 700 milionów użytkowników, elektroniczne mapowanie, zdalne wykrywanie przeszkód, pojazdów i pieszych, oraz sztuczna inteligencja. Dzięki temu samochody będą jeździć bez kierowców. Pojazdy autonomiczne mają wiele zalet. Mogą być bezpieczniejsze od konwencjonalnych aut i nie są narażone na ludzkie błędy. Są w stanie jeździć bliżej siebie, co zmniejszyłoby korki. A ludzie zajęci do tej pory kierowaniem byliby bardziej produktywni. Kierowca codziennie traci w aucie 131 minut, a mógłby przeznaczyć ten czas na pracę. Nawet spanie jest lepsze niż stres za kółkiem. W drodze do wprowadzenia takich aut stoi wiele przeszkód. Koszty, zaufanie klientów, bezpieczeństwo i przepisy, nie wspominając o konieczności dopracowania technologii. Chiński rynek jest jednak tak duży, że warto zaryzykować. Wiele firm na świecie pracuje nad wdrożeniem samochodów bez kierowców. Do 2030 roku
Jedna dziesiąta aut sprzedawanych w Chinach ma być autonomiczna. A gdyby dało się sterować ruchem wszystkich pojazdów, także tych konwencjonalnych? Albo kontrolować całe miasto? W 2016 roku takiej próby podjęły się władze Hangzhou. Z pomocą chińskich firm technologicznych, Alibaba i Foxconn, postanowiono rozwiązać problem korków w mieście, które zajmuje 8 miejsce wśród najbardziej zatłoczonych metropolii w Chinach. Postępy nadzoruje Wang Jian z Alibaby. W każdym mieście świata są kamery i sygnalizacja świetlna. Jednak obraz z kamer nie ma wpływu na działanie sygnalizacji. Oto mózg miasta. Superkomputer analizujący obraz z kamer i kontrolujący sygnalizację. Komputer przetwarza więcej informacji niż ludzki mózg. Umożliwia nam to zrozumienie, co dzieje się w skali całego miasta. Najpierw system zbiera obraz rejestrowany przez ponad 50 tysięcy kamer. Komputer zlicza auta i zapisuje, czy jadą prosto, czy skręcają na skrzyżowaniach. Następnie w czasie rzeczywistym oblicza najkorzystniejszy czas trwania poszczególnych świateł. Możemy wykorzystać informacje zbierane przez kamery do zoptymalizowania zmian sygnalizacji. Komputer jest w tym tak dobry, że prędkość poruszania się po mieście wzrosła o ponad 10%. Pojazdy autonomiczne i mózg miasta mogą usprawnić ruch. Jednak do zmniejszenia zanieczyszczenia potrzeba zupełnie nowego podejścia. Na torze Formuły 1 w Szanghaju trwają testy wyjątkowego prototypu. NIO EP9 jest najszybszym autem elektrycznym świata. Wykorzystuje najnowsze technologie. Przy 240 na godzinę jego tył generuje dwukrotnie większy docisk niż bolid Formuły 1. W podwoziu użyto rekordowej ilości włókna węglowego. Auto ma też karbonowo-ceramiczne hamulce. EP9 jest wyjątkowy nie tylko przez osiąganą prędkość, ale również ze względu na źródło mocy. Tradycyjne auta potrzebują paliwa, a elektryczne są zasilane czystą energią, na przykład słoneczną, wiatrową lub magazynowaną w akumulatorach. To wielka różnica. Zwykłe silniki spalają paliwo, które napędza tłoki, a co za tym idzie, auto. Powstają przy tym spaliny, które zanieczyszczają miasta, a do atmosfery dostaje się dwutlenek węgla. EP9 jest zasilany dwiema chłodzonymi wodą bateriami litowymi. Umieszczono je pod drzwiami po obu stronach kokpitu. Są one połączone z czterema silnikami elektrycznymi, po jednym na każde koło. Pozwala to rozpędzić auto do 313 km na godzinę,
osiągnięcie pierwszej setki w zaledwie 2,7 sekundy, a 200 km na godzinę w 7,1 sekundy. To elektroniczny i w dodatku ekologiczny potwór. Dzięki zastąpieniu silnika spalinowego akumulatorami auto może być zasilane energią odnawialną produkowaną tysiące kilometrów dalej. Może to zmniejszyć lokalne zanieczyszczenie do zera. Chiny oraz Indie borykają się ze smogiem. Przemysł motoryzacyjny potrzebuje czystej energii, żeby rozwiązać problem globalnego ocieplenia i chronić środowisko. Auta elektryczne dają też dodatkową, mniej oczywistą korzyść. Do 2020 roku energia odnawialna wraz z atomową mają stanowić połowę energii produkowanej w Chinach. Produkcja energii wiatrowej i słonecznej jest jednak uzależniona od pogody i pory dnia. Oznacza to, że energię najefektywniej generuje się podczas susz i powodzi, co wpływa na koszt prądu. Chiny potrzebują więc akumulatorów do magazynowania nadmiaru energii i jej dystrybucji w okresach niskiej produkcji. Mogą do tego posłużyć baterie ponad 6 milionów aut elektrycznych, które według prognoz będą jeździć po chińskich drogach w 2027 roku. Za dnia będą one ładowane, a nocą prąd będzie odsprzedawany do sieci. Wystarczy, że właściciele podłączą do niej swoje auta. Firma, która zbudowała EP9, nie poprzestaje na jednym projekcie. Zajęła się też samochodami autonomicznymi. Ostatnio ustanowiła nowy rekord prędkości osiągniętej przez bezzałogowy samochód elektryczny. Wynosi on 259 km na godzinę. Budowa jednego EP9 kosztuje 1 200 000 dolarów. Ale to tylko pokaz możliwości aut elektrycznych. Next EV i inne firmy już szykują się do wprowadzenia na rynek aut elektrycznych dla mas. Chiny postawiły sobie ambitny cel. Do 2025 roku mają stać się największym rynkiem zbytu samochodów elektrycznych. Chiny próbują ograniczyć korki na drogach za pomocą aut elektrycznych i autonomicznych. Trudno uwierzyć, że pierwsza droga ekspresowa w kraju powstała dopiero w 1988 roku. Od tamtej pory powstało tyle autostrad, że wystarczyłoby ich do połączenia sześciopasmową drogą obu wybrzeży Stanów Zjednoczonych w tej z powrotem. Chiny dumnie kroczą w przyszłość, wydając na infrastrukturę więcej niż Ameryka Północna i Europa Zachodnia razem wzięte. To jeden z najdroższych planów budowlanych w historii. Odciska on wyraźne piętno na środowisku. Lecz w niektórych rejonach Chiny stawiają na ekologię. Prowincja Sichuan jest uważana za jeden z najpiękniejszych regionów państwa środka. W spowitych mgłą górach sięgających Tybetu mieszkają pandy. Budowa autostrady wymaga więc szczególnej uwagi. Rozwiązaniem okazał się 241-kilometrowy fragment drogi łączącej Pekin z Kunming. Rozpoczyna się on w Yan, a kończy w Zichang. Nazwano go autostradą Yasi. Budowa trwała 5 lat.
Trasa kosztowała 3,3 miliarda dolarów. Plan drogi opisano jako drabinę do nieba. Żeby zminimalizować wpływ na środowisko, ponad połowę z 241 km jezdni ustawiono na filarach. Lub poprowadzono siecią tuneli. Niektóre odcinki oplatają góry. Droga wznosi się i opada. Nibashan jest najdłuższym w Chinach tunelem wyrytym tak głęboko w ziemi. Wydrążono go 1600 metrów pod górami i ma długość prawie 10 kilometrów. Autostrada ma poprawić komunikację północy z południem Chin. Odegra kluczową rolę w transporcie towarów i ludzi z miast oraz fabryk do portów i innych ważnych miejsc. W 2049 chińskie pojazdy autonomiczne być może nie będą już potrzebować dróg. W prowincji Guangdong trwają testy pierwszego w pełni elektrycznego pasażerskiego drona Yihang 184. Maszyna może przewieźć jednego pasażera na krótkim dystansie z prędkością 59 km na godzinę. Oto miejski transport przyszłości. Yihang 184 to pasażerski, autonomiczny, krótkodystansowy pojazd latający. Transportuje pasażerów z punktu A do punktu B lub z punktu A do punktu C podczas lotu widokowego z lądowaniem w punkcie D. Do 2049 roku w miastach i na wsiach może powstać sieć powietrznych dróg dla tego typu dronów. Tak jak dziś istnieją tory dla tramwajów. Maszyny te mogą latać nad rzekami, wozić ludzi na lotnisko i stacje lub na dachy wieżowców. W miastach zastąpiłyby śmigłowce. Choć brzmi to jak science fiction, już w 2017 roku drony Yihang będą latać w Dubaju. W 2049 roku mogą już być popularnym środkiem transportu w Chinach i na całym świecie. Prowadzimy testy w Ameryce, Dubaju, Australii i w Europie. Po pomyślnym ich zakończeniu wystąpimy o licencję i zgodę na przewożenie pasażerów na całym świecie. Dzięki autonomicznym pojazdom sterowanym przez sztuczną inteligencję w 2049 roku korki w Chinach mogą odejść w niebyt. Jednak na razie Chińczycy korzystają głównie z innych środków transportu. W Pekinie mieszkają 22 miliony ludzi. Co roku przybywa 600 tysięcy mieszkańców. To ogromny problem dla miasta. Rząd Chin podjął kontrowersyjną decyzję. Postanowił do 2020 roku ograniczyć liczbę mieszkańców stolicy do 23 milionów.
Władze liczą, że część problemu przejmą na siebie sąsiednie miasta, a region stanie się bardziej zróżnicowany. Pekin pozostanie ośrodkiem politycznym i kulturalnym. Leżący 149 km na wschód Tianjin stanie się węzłem handlowym, a prowincja Hebei na południu narodową bazą logistyczną i mieszkaniową. Rząd zainwestował ponad 36 miliardów dolarów w nową sieć kolejową łączącą Hebei, Tianjin i Pekin. Na jej trasie powstają nowe miasta, wykorzystujące nowe możliwości transportu. Na wybrzeżu 40 km od Tianjin i 149 km na wschód od stolicy powstaje Sino-Singapore Tianjin Eco City. Nowe miasto ma odciążyć przeludniony Pekin. Żeby zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko, miasto powstaje na dawnych terenach przemysłowych, solniskach i pustyni. Naszym celem jest przekształcenie jałowych ziem w miasto nienaruszające równowagi ekologicznej. Najpiękniejsze w tym jest to, że rozpoczęliśmy od czystej kartki. Zaprojektowaliśmy miasto tak, jak chcieliśmy. Tianjin Eco City miało być prototypem ekologicznego miasta. 20% nieruchomości jest dotowanych przez władze. Ma to pomóc ludziom w zakupie mieszkań i ograniczyć wykupywanie ich przez inwestorów, przez co stałyby one puste. Społeczność liczy 70 tysięcy ludzi. Miasto zaprojektowano dla 300 tysięcy. Wprowadziliśmy się w 2015 roku. Zostaliśmy przedsiębiorcami. Otworzyliśmy warsztat kaligrafii. Warunki są tu lepsze niż w tamtym mieście. Mówię o powietrzu, zieleni i ruchu. Kiedyś przez korki często spóźnialiśmy się do pracy. Tu problem zniknął. Wszystko w mieście jest koordynowane w centrum zarządzania. Od dostaw wody i gazu po ruch uliczny i zapas energii ze źródeł odnawialnych. Duża część miasta jest zasilana zieloną energią. Wiele latarni świeci dzięki energii słonecznej lub wiatrowej. Tu nawet autobusy są elektryczne. Jeździmy nimi za darmo w obrębie miasta. To wygodne i ekologiczne. Mnie to odpowiada. Władze liczą, że Tianjin Eco City będzie przykładem dla innych regionów Chin, gdzie w przyszłości powstaną ekomiasta. Doskonale wpisuje się ono w plan na 2049 rok. Już dziś wiele metropolii nas naśladuje. Nie tylko w Chinach. Nie wszystkie nowo zbudowane miasta odniosły taki sukces jak Tianjin Eco City. Od początku dbaliśmy o to, żeby nie przerodziło się w miasto duchów. Rzędy identycznych, pustych wieżowców straszą w całych Chinach. Wciąż czekają one na lokatorów. Tu inwestycje są jednak powiązane z zapotrzebowaniem.
Kolejne osiedla powstają dopiero, gdy nowe budynki zostaną zapełnione. Więc okolica rozrasta się, gdy przyjeżdżają nowi mieszkańcy. Po 9 latach od rozpoczęcia budowy, 1/4 miasta już jest ukończona. To również zasługa transportu i fascynacji Chińczyków szybką koleją. Jeszcze 10 lat temu po Chinach nie jeździły pociągi wysokich prędkości. Mimo to postanowiono zbudować największą i najszybszą sieć kolejową na świecie. Udało się. Chiny posiadają około 20 tysięcy kilometrów torów dla kolei wysokich prędkości. To więcej niż we wszystkich pozostałych krajach łącznie. Chińczycy stali się mobilni jak nigdy dotąd. W 2015 roku odbyli prawie 2,5 miliarda przejazdów. Dziś Wang Jin pracuje w szybkim pociągu łączącym wybrzeże ze stolicą. Jedziemy z Tianjin na południe Pekinu. Smakowało jedzenie? Tak, dziękuję. Codziennie oglądam inne miasta i spotykam nowych ludzi. Ta praca to powiew świeżości. Każdy szybki pociąg zawiera EZT, czyli elektryczny zespół trakcyjny. Wagony nie są pchane lub ciągnięte przez lokomotywę z silnikiem diesla, lecz poruszają się na wózkach wyposażonych w silniki elektryczne. Przyspieszają szybciej niż tradycyjne pociągi. Są bezpieczniejsze dla środowiska i o wiele cichsze. Mogą więc jeździć częściej, nawet nocą, nie przeszkadzając przy tym mieszkańcom. Te pociągi są o wiele szybsze i oferują wyższy standard obsługi. Rozpędzają się do 560 km na godzinę. Dzięki temu Chińczycy mogą codziennie w drodze do pracy pokonywać pół kraju. Szybka kolej łączy mega miasta przyszłości na niespotykaną dotąd skalę. Tempo produkcji szybkich pociągów niemal dorównuje apetytowi kraju na prędkość. Ponad 40% sieci kolejowej projektuje jedna firma. Odbywa się to w mieście Qingdao, w prowincji Shantung. Jesteśmy największym na świecie producentem pociągów wysokich prędkości. Produkujemy około 200 składów rocznie. Imponujące, zważywszy na to, że pierwszy chiński szybki pociąg powstał dopiero w 1998 roku. Kiedy rząd postanowił zmodernizować sieć kolejową, Chińczycy nauczyli się technik produkcji od czołowych firm z Francji, Niemiec i Japonii. Od tamtej pory konstrukcję udoskonalano, a chińska firma eksportuje składy na cały świat.
Pociągi są montowane na miejscu. Linia produkcyjna ciągnie się bez końca. Jeden skład powstaje z około 40 tysięcy części. Chiny produkują tysiące pociągów rocznie. Kraj liczy, że sieć kolejowa będzie stale modernizowana. W ciągu następnych 30 lat kolej wysokich prędkości będzie rozwijana. Po pierwsze, zwiększymy ładowność. Po drugie, uczynimy z kolei najbardziej energooszczędną formę transportu. A po trzecie, wprowadzimy sztuczną inteligencję. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, chińska sieć kolei wysokich prędkości będzie liczyła 38,5 tysiąca kilometrów torów do 2025 roku, a do 2049 45 tysięcy kilometrów. To wystarczy, by opleść całą Ziemię i to z zapasem. Chiny nie poprzestają na budowie najdłuższej sieci kolei wysokich prędkości. Kolejnym pomysłem jest połączenie jej z resztą świata poprzez budowę nowego lądowego jedwabnego szlaku na zachód. Projekt nosi nazwę Jeden Pas i Jedna Droga. Prace nad nim już trwają w dalekim zakątku Chin, w mieście Korgos. Korgos nazywany jest euroazjatyckim biegunem niedostępności. Leży w miejscu położonym najdalej na świecie od oceanu. Jeszcze 10 lat temu nic tu nie było. Gotowi do załadunku. Włącz syrenę. Dzięki inwestycji wartej 2 miliardy dolarów w ciągu 30 lat Korgos może się stać największym terminalem przeładunkowym na świecie. Powstanie tu mega miasto, które skalą, architekturą i zamożnością będzie rywalizowało z Dubajem. Korgos stanie się bramą między Chinami i Kazachstanem oraz wrotami na zachód. Budowa pochłonie mnóstwo pieniędzy, ale zwróci się dzięki zacieśnieniu więzi gospodarczych z Europą, Azją i Bliskim Wschodem. Powstanie tu centrum międzynarodowej współpracy. Pociągi będą przeładowywane, przejdą odprawę i pojadą dalej bez konieczności zatrzymywania się na granicach. W styczniu 2017 roku Londyn został 12. miastem w Europie z bezpośrednim połączeniem z Chinami. A to zaledwie jedna z pięciu proponowanych tras kolejowych, które do 2049 roku mają połączyć Chiny z Singapurem, Indiami, Pakistanem, Iranem, Turcją i południem Europy. Na północy powstanie liczące prawie 13 tysięcy kilometrów połączenie przez Rosję z Alaską. Obejmie ono 200-kilometrowy najdłuższy na świecie podwodny tunel pod cieśniną Beringa. Pociągi towarowe pędzące 225 km na godzinę dotrą na drugi kontynent w niecałe 60 minut. Metoda budowy będzie zależeć od rodzaju dna morskiego. Maszyny drążące przebiją się przez miękką glinę i muł.
Lita skała będzie wymagała użycia materiałów wybuchowych. To duże wyzwanie. Podczas długich zim temperatura spada do minus 50 stopni Celsjusza. Prace budowlane będą ograniczone tylko do 5 miesięcy w roku. Połączenie obu kontynentów pod cieśniną Beringa wymaga również pokonania przeszkód geopolitycznych, finansowych, logistycznych i technologicznych. Jeśli się jednak uda, towary będą mogły swobodnie przejechać z Londynu przez Pekin do Nowego Jorku. Projekt nie pozostaje jedynie w sferze marzeń. Niedawno Chiny ukończyły budowę transkontynentalnej kolei przez Afrykę. Planują też połączyć Atlantyk z Pacyfikiem przez Amerykę Południową. Kraj nie zapomniał też o morskich szlakach handlowych. Szanghaj. Tętniąca życiem metropolia zamieszkana przez prawie 25 milionów ludzi. Miasto leży u ujścia rzeki Jangtsy i rozwinęło się dzięki handlowi. Pod koniec XIX wieku posiadało największy na Dalekim Wschodzie port rzeczny. Szanghaj stał się największym miastem w kraju. Miejscowe porty w końcu stanęły przed niespodziewanymi wyzwaniami. Muł, mielizny, szybki nurt i zwiększony ruch zablokowały szlaki wodne. Co gorsza, współczesne kontenerowce rozrosły się tak bardzo, że wymagały dróg wodnych o głębokości co najmniej 16 metrów. Tymczasem w Szanghaju w niektórych miejscach woda ma tylko 10 metrów. Dlatego w latach 90. XX wieku wielu operatorów poszukiwało innych miejsc do przeładunku. Ponowne przyciągnięcie klientów było ogromnym przedsięwzięciem. Wymagało budowy nowego portu na głębokich wodach, 30 km od brzegu. Oto port Yangxian. Kontener odprawiony? Tak. Postawić go. Wybraliśmy to miejsce, bo ma wiele zalet. Wzięliśmy pod uwagę położenie i głębokość. Mogą tu wpływać największe statki świata. Port Yangxian zajmuje 27 km kwadratowych. To tyle co 6 tysięcy boisk piłkarskich. Naturalne podłoże stanowi niecałe 40%. Resztę usypano, co trwało 15 lat. Z dna wydobyto 13 miliardów metrów sześciennych ziemi, co wystarczyłoby do wypełnienia ponad 5 milionów basenów olimpijskich. Tak wielkie przedsięwzięcie miało ogromny wpływ na ekosystem. Mimo to w 2010 roku Yangxian stał się najbardziej ruchliwym portem kontenerowym na świecie. Odgrywa on ważną rolę w długofalowej strategii Chin. Port jest częścią inicjatywy Jeden Pas i Jedna Droga, która zakłada przywrócenie historycznego jedwabnego szlaku, biegnącego przez Morze Południowochińskie i Ocean Indyjski na Bliski Wschód, Morze Śródziemne i do Afryki. Pekin inwestuje miliardy dolarów w porty na całym świecie. Celem jest zacieśnienie współpracy handlowej ze wszystkimi krajami leżącymi wzdłuż szlaku. Yangxian przygotowuje się, by odegrać kluczową rolę w globalnej sieci handlowej.
Właśnie ruszyła czwarta faza jego rozwoju. Zakłada ona zastąpienie pracowników maszynami. W zachodniej części portu trwają testy urządzeń. Czwarta faza to port ze sztuczną inteligencją. Autonomiczny i ekologiczny. Tu wszystko, od suwnic po ciężarówki, jest autonomiczne i elektryczne. Centralny komputer monitoruje statki, naprowadza je na nabrzeże, kieruje wyładunkiem i rozdziela kontenery. Maszyny współpracują ze sobą. Najpierw ustawiamy kontenery na poszczególnych stanowiskach. Następnie rozdzielamy je. System, niczym ludzki mózg, steruje działaniem portu i organizacją zadań. Przypomina to ludzki układ nerwowy. Na końcu mamy suwnice, które działają jak kończyny. Jeśli testy się powiodą, całe 19-kilometrowe nabrzeże zostanie zautomatyzowane. Ograniczy to koszty i zwiększy wydajność, a port będzie potrzebował mniejszej liczby pracowników. Autonomiczny port wyznaczy nowy standard nie tylko dla Chin, ale i dla reszty świata. Wierzymy, że za 10-20 lat cały Yangshan stanie się kluczowym portem na świecie. Lecz nawet to może nie wystarczyć, by ziścić ambitną wizję Chin. Przez większość XXI wieku wskaźniki importu i eksportu w państwie środka stabilnie rosły. W tym tempie nawet Yangshan może okazać się zbyt mały. Dlatego po 2049 roku może powstać kolejny, jeszcze większy port, który zwiększy potencjał handlowy Chin. Pełny obraz chińskich ambicji uzyskamy dopiero, jeśli zestawimy ze sobą sieć megaportów, morskich szlaków handlowych i transkontynentalnych połączeń kolejowych. Chinom nie zależy jedynie na poprawie transportu wewnątrz kraju, ale połączeniu sieci z resztą świata. Przez ostatnią dekadę państwo środka unowocześniło swoją sieć transportową. Od mórz po niebo. Od kolei po drogi. Zmieniło nawet sposób funkcjonowania swoich miast, żeby poprawić mobilność obywateli. To, w jaki sposób przez najbliższe 30 lat wykorzysta swój potencjał, wpłynie na przyszłość nie tylko Chin, ale i całego świata. Wersja polska, Smack Jam Studio. Tekst Łukasz Bill. Czytał Marek Lelek.